Cześć! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie są gotowe produkty w sklepach? Czy są one zdrowe, warte swojej ceny i czy w ogóle warto je kupować? No i przede wszystkim, czy są zdrowe i czy skład jest spoko? Dzisiaj to przetestujemy. Więc tak jak wspomniałam, przetestujemy najbardziej popularne produkty, które można znaleźć na sklepowych półkach. Tutaj zerknęłam na takie rzeczy typu kasze, coś do gotowania, ryż, ziarna i tak dalej. Tego typu produktów ostatnio pojawiło się dość sporo i mam tutaj trzy różne opcje. Może zaczniemy od mojej prawej strony. Mamy tutaj produkty winiary, tak zwane kaszotto. Ja, szczerze mówiąc, jestem zaskoczona. Jest to ewidentnie jakaś nowość. Następnie przejdziemy do produktów Melvit Trendy Lunch. Tutaj mam dwie wersje smakowe. Wybrałam te dwie najdroższe opcje. Są różne smaki. Tutaj tych produktów winiary również jest więcej smaków, ale tak się składa, że tylko i wyłącznie ten produkt kaszotto buraczkowe jest produktem wegańskim. Niestety to kaszotto jarmuż, czosnek kupiłam tylko i wyłącznie, żeby Wam pokazać. I ostatnimi produktami są to produkty Monini Rice and More 90 sekund. Więc tutaj też przetestujemy, jak to się ma. Producent tutaj obiecuje nam wiele. Przede wszystkim zaletą tego produktu podobno jest to, że jest on już po prostu w 100% gotowy i nic nie musimy robić. Te produkty musimy gotować, tutaj nic nie musimy do końca robić, ewentualnie podgrzać, ale dobra. Więc będziemy rozpatrywać nasze produkty jakby w trzech kategoriach, które sobie wymyśliłam. Najważniejszy jest, tak mi się wydaje, skład. To jest najważniejsze. Więc to jest pierwsza kategoria, druga kategoria to jest przygotowanie tego produktu, a trzecia kategoria to jest już sam smak, walory smakowe, jak to nam smakuje, tekstura, konsystencja i tak dalej. Więc może zaczniemy od składu. W produktach winiary skład nie jest do końca perfekcyjny, ale mogę Wam przeczytać skład tego produktu, który tutaj przygotowałam dla Was, czyli kaszotto buraczkowe, kasza, pęczak jęczmienny, następnie jest sos buraczkowy, składniki, suszone warzywa, burak, cebula, czosnek, zagęszczony sok z buraka, na razie jest ok, tylko że tutaj dalej jest skropia kukurydziana, mąka pszenna, sól, aromaty, zioła, ekstrakt drożdżowy, cukier, olej słonecznikowy, przyprawy. Ma tutaj sól, ma tutaj cukier, ale szczerze powiedziawszy, nie chcę tu za bardzo hejtować, ale patrząc na samą firmę winiary, czyli producenta po prostu takich kostek bulionowych albo zupek chińskich, nie wiem, czego możemy się więcej spodziewać. Możemy zerknąć jeszcze na kaszotto jarmuż i czosnek. Tutaj poza cukrem i dużą ilością soli pojawia się śmietanka w proszku, pełne mleko w proszku, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, ser w proszku, serwatka w proszku, więc jest to bardzo nieperfekcyjny skład. Więc dobra, teraz będziemy analizować skład produktów Melvit. Tutaj mamy smak basmati, fasolka, papryka, curry, a drugi to jest mhamas, groszek, grzyby leśne, tymianek. Więc tutaj jest skład, troszeczkę już wygląda lepiej. Tradycyjny ryż indyjski basmati 85%, suszona fasolka szparagowa 5%, suszona papryka 5%, suszona cebula 3%, kurkuma i curry. Więc wygląda to, jeśli chodzi o skład, spoko, przy czym troszeczkę bym się przyczepiła, że jest tutaj aż 85% ryżu basmati i reszta po prostu jakichś tam dodatków. Jest to rzecz, nad którą możemy się zastanowić, czy faktycznie jest to coś innowacyjnego. Przejdziemy teraz tutaj do tej drugiej opcji, mhamas, czyli to jest kuskus perłowy, taki większy kuskus. I tutaj właśnie tego kuskusu jest 84,5%, no czyli też praktycznie 85%, suszony zielony groszek 10%, suszone grzyby leśne 5% i tymianek. Więc w tych produktach już widać, że nie ma soli, więc jest to naprawdę na plus, ponieważ tutaj możemy sami zadecydować, jak dużo soli chcemy dodać. Ten produkt jest to produkt w woreczkach, saszetkach, tak jak zwykły ryż, który zwykliśmy z pewnością nieraz kupować.
Więc tutaj zastanawiam się nad po prostu ideą tych woreczków, więc tutaj trzeba się zastanowić, czy ten po prostu aromat, czyli tutaj te grzyby leśne, papryka, fasolka, czy ich smak faktycznie pozostanie dość intensywny, ponieważ jak gotujemy w woreczkach, to całą tą wodę wylewamy potem i co się dzieje z tym smakiem, no zobaczymy. Zobaczymy. Za każdy z tych produktów zapłaciłam 10 zł, więc nie wiem, czy ryż i po prostu kuskus ze znikomą ilością różnych dodatków jest wart swojej ceny. Ale dobrze, przejdźmy teraz do składu produktów Monini. Tutaj te produkty Rice and More to są różne połączenia. Mamy tutaj bulgur i quinoa, czyli komosa ryżowa. Mamy tu opcję 7 ziaren oraz włoski orkisz, sączewica i brązowy ryż. I to są praktycznie wszystkie trzy smaki, które oferuje firma Monini. Więc przejdźmy tutaj do składu. Mamy tutaj wodę, kaszę bulgur z pszenicy 29%, czerwona quinoa, komosa ryżowa 6%, ryż dziki, oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłuczenia oraz sól morska. Tym bardziej, że warto tu zaznaczyć, że są to produkty po prostu gotowane na parze, więc mnie gotowanie na parze bardzo przekonuje. Wersja druga, ryż biały długoziarnisty, jagody pszenicy, quinoa biała, quinoa czerwona, ryż czerwony, ryż dziki, kasza bulgur z pszenicy, soczewica, oliwa z oliwek, najwyższej jakości z pierwszego tłuczenia, sól morska. Więc tutaj ta opcja 7 ziaren jest to miks przeróżnych rzeczy, naprawdę 7 ziaren bardzo ciekawych, które z pewnością byłoby nam ciężko może razem skombinować i razem kupić. No i przede wszystkim byłoby nam ciężko, wydaje mi się, ugotować je, bo jak wiecie, każdy z tych produktów może mieć inny czas gotowania, a tutaj mamy już to gotowe, więc nie musimy się martwić, że na przykład quinoa będzie za twarda, a w tym czasie bulgur nam się już rozgotuje. To jest też takie coś, co jest warte uwagi. No i trzecia opcja to jest włoski orkisz, soczewica i brązowy ryż. I tu jest pszenica, orkisz 16%, soczewica zielona 12%, ryż brązowy długoziarnisty 12%, oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłuczenia, sól morska. Tutaj nie mam co się specjalnie tutaj przyczepić praktycznie do tego produktu. No i przede wszystkim na plus jest tutaj dodatek tej oliwy extra virgin z pierwszego tłuczenia. Jeśli próbowaliście kiedyś oliwy Monini, to pewnie wiecie, że są one bardzo smaczne i najwyższej jakości, więc jakbym miała tutaj ocenić, to skład tych produktów jest najbardziej, powiedzmy, premium, najbardziej wyrafinowany, ponieważ mamy tu miks różnych rzeczy i nie jest tak, że na przykład mamy bardzo dużą dominację jednego głównego składnika, tak jak tu jest Trendy Lunch, no i na końcu tutaj już to winiary Cashotto. Więc jeśli chodzi o skład, tak się reprezentuje skład numer 3, numer 2 i numer 1. Dobrze, teraz przejdźmy do przygotowania tych produktów. Zobaczmy, jakie są tutaj metody przygotowania. Jeśli chodzi o Cashotto, wlewamy wodę, gotujemy pęczak przez 20 minut, po tym czasie wsypujemy saszetkę tutaj taką z przyprawami, z solą i z tym takim smakiem. I to jeszcze musimy gotować 5 minut. Potem musimy zdjąć garnek, dodać masło i potrzymać to jeszcze przez kolejne 5 minut. Więc jeśli chodzi o coś takiego, nie dość, że skład jest daleki od bycia perfekcyjnym, to jeszcze ten produkt wymaga od nas 30 minut naszego czasu. Jeśli chodzi o Trendy Lunch, tak jak już wcześniej wspominałam, po prostu gotujemy to tradycyjnie, zależy od danego wariantu smakowego, jest ich więcej niż tutaj Wam pokazuję. Ten wariant się gotuje około 13 minut, a ten wariant z tym takim śmiesznym, dużym kuskusem gotuje się około 15 minut. Jest to czas jak najbardziej akceptowalny, ale jeśli chodzi o przygotowanie, pamiętajmy o tym, że są to woreczki pakowane po 100 gramów i ja jestem ogólnie przeciwniczką gotowania czegoś w woreczkach, no już abstrahując od tego plastiku, który jest totalnie zbędny, ale ja bym się zastanowiła, bo jeśli kupujemy produkt, który ma z reguły być zdrowy, to ja bym chciała zamknąć w tym produkcie jak najwięcej wartości, jak najwięcej pozytywnych rzeczy. Tutaj niestety wylewamy
większość z wodą. I tak jak mniemam, jak podejrzewam, ale mogę się mylić, podejrzewam, że również wypłukujemy razem z wodą smak tych różnych dodatków, tego groszku, fasolki, papryki, ale to przetestujemy zaraz. Jeśli chodzi o produkt Monini, jest on już w sumie gotowy. Sposób przygotowania, producent nam daje trzy różne opcje. Kuchenka mikrofalowa 90 sekund, patelnia 2-3 minuty lub na zimno od razu. Jak widzicie, ja nie przygotowałam tutaj już gotowego tego, nie podgrzałam go, ponieważ te rzeczy, które już ugotowałam i tak są zimne, więc stwierdziłam, że po prostu przetestuję to na zimno i wtedy zobaczymy, czy ten produkt zdaje egzamin. Jest to najszybsze, najprostsze i najbardziej efektywne przygotowanie i jeśli chodzi o sekcję produktów gotowych, to te produkty Monini według mnie najbardziej spełniają swoje zadanie, ponieważ jeśli ja kupuję produkt gotowy, to tak jak wspomniałam wcześniej, chcę jak najmniej się z nim babrać, jak najmniej z nim robić. Nie trzeba nic robić, można zjeść prosto od tak. Zdecydowanie jeśli chodzi o przygotowanie tego produktu, wygrywa produkt Monini, ponieważ wymaga on jak najmniej naszego wysiłku i z pewnością bardzo mi się podoba to, że są to po prostu tutaj te ziarna gotowane na parze. Mamy za sobą dwie kategorie, mamy za sobą skład i przygotowanie. Teraz przechodzimy do trzeciej, dla niektórych najważniejszej kategorii, czyli smak. Przejdę do produktu winiary. Jak widzicie, jest on bardzo czerwony, jest tu ten zagęszczony sok z buraka. Nie zapomnijmy też o dość solidnej porcji soli, dodatku cukru i tak dalej. No ale dobrze, spróbujmy. Czuć tutaj, że jest dość spora ingerencja technologiczna i ja nawet chyba nie chcę już brać drugiej łyżeczki. Wydaje mi się, że mi wystarczy. Jakbym miała ocenić, nie wiem, w skali od 1 do 10, to podejrzewam, że temu bym dała 1. Ja nie polecam tego produktu, nie smakuje mi on, smakuje bardzo sztucznie i wydaje mi się, że nie warto. Przejdę teraz do produktu Trendy Lunch i tej wersji właśnie z tym perłowym kuskusem. Jeśli chodzi o konsystencję, bardzo mi odpowiada. Bardzo fajną ma konsystencję ten kuskus. Smak tymianku jest trochę gorzkawy, co nie do końca mi odpowiada, a niestety smak groszku, grzybów leśnych, grzybów w ogóle tu nie czuję, groszku też mało. Tak jak podejrzewałam, niestety czuję, że jest to produkt bardzo wypłukany. Nie ma to za bardzo smaku. Gdyby nie zmienna tekstura, czyli to odrobina tego groszku, gdyby nie odrobina tych grzybków i tak dalej, to z zamkniętymi oczami powiedziałabym, że jest to sam kuskus. Niestety jestem troszeczkę zawiedziona. Jeśli chodzi o ryż, kurczę, nie czuję w ogóle papryki, nawet na kawałek. Papryka jest bardzo wypłukana. Ale za to czuję trochę kurkumy. Czuję trochę kurkumy i curry, co jest na plus. Wierzcie mi, spróbujcie sami, że metoda przygotowania sprawia, że zalety tego produktu, które powinny wpływać na plus, niestety, ale no wszystko idzie na marne, te tutaj dodatkowe wersje smakowe. Więc jestem troszeczkę zawiedziona, oczekiwałam troszeczkę więcej. Ten produkt wymagałby troszeczkę podrasowania ziołami i różnymi dodatkami. A z kolei produkt winiary jest już zbyt mocno odpimpowany dużą ilością soli, cukru i buraczków w proszku. Dobra, teraz przejdziemy do produktów Rice and More, z którymi nic nie trzeba robić. Są one doprawione solą morską oraz oliwą z oliwek najwyższej jakości, więc po prostu otworzymy i zjemy sobie o tak. Ponieważ jeśli faktycznie nie trzeba nic z tym robić, no to ja chętnie się dowiem, jak to smakuje. Mamy tutaj bulgur i kinłę plus dziki ryż, oliwa z oliwek. Zobaczymy, jak to smakuje. I ryż soli jest trafiona w punkt. Można go jeść o tak, bez żadnej ingerencji. Naprawdę bardzo mi smakuje. Ta wersja smakowa bardzo dobra, więc jest to super dodatek do różnych takich sałatek. Otwieram drugi, 7 ziaren. O, tu się dużo dzieje, więc tutaj to trochę przemieszam,
żeby dostać wszystko, co tutaj mi ten produkt ma do zaoferowania i próbuję, jak tam smak. Podobnie jak poprzednia wersja, jest to al dente, nie jest rozgotowane. Jest to super, bo nie każdy potrafi trafić w punkt z gotowaniem, więc tutaj no nie ma opcji, że Wam ten produkt nie wyjdzie, no bo on już wyszedł, on nie musi nic z nim robić. Produkt na zimno zdaje egzamin w 100%. Idziemy do ostatniej wersji. Woski orkisz, soczewica i brązowy ryż. Zobaczmy. Mamy tutaj wyczuwalny, maksymalny i intensywny smak każdego z tych produktów. Bardzo czuję mocno smak ryżu, bardzo czuję mocno smak przeróżnych ziaren i przede wszystkim czuję smak tej komosy ryżowej. Mam nadzieję, że tutaj wyczuję również tą soczewicę. I praktycznie widzimy tu każde ziarenko z osobna, że jest w całości, nie jest to rozgotowane ani nic. Z pewnością Was to no, nie zdziwi, że to wygrywa smakowo zdecydowanie. Smak jest naturalny. Nie trzeba nic zrobić, jest dodatek bardzo dobrej oliwy z oliwek, ale nie ocieka tu nic oliwą. Też od dołu, jak zerknę, nie mamy żadnej oliwy, więc jest to naprawdę trafione w punkt. Więc zróbmy sobie małe podsumowanie. Już prześledziłam skład, przygotowanie i smak wszystkich tych produktów i chciałabym wydać werdykt, dzięki któremu może Wasze zakupy będą troszeczkę ułatwione. Zdecydowanie, bezapelacyjnie i bez żadnej wątpliwości wygrają u mnie produkty Monini. Mam tutaj kilka argumentów, przede wszystkim perfekcyjny skład. Różnorodność tych ziaren, nie jest tak, że mamy tutaj praktycznie tylko ryż ze znikomymi dodatkami. I naprawdę jest tu duża różnorodność. Ponadto jest to produkt gotowany na parze. Rzadko kto może sobie pozwolić, żeby ugotować kaszę i ryż na parze. To wynika z tego, że praktycznie, powiem Wam szczerze, ciężko jest to zrobić, żeby to było w miarę miękkie i po prostu dobre. Ciężko jest również ugotować naraz takie różne mieszanki, ponieważ każdy z tych produktów wymaga innego czasu gotowania. Tutaj mamy również zachowane wszystkie wartości odżywcze, ponieważ nie wylewamy niczego z wodą. Smak jest super, skład jest ekstra, a przygotowanie jest to produkt, jak widzicie, gotowy i tylko i wyłącznie od Was zależy, czy chcecie troszeczkę podgrzać, czy nie, ale jak Wam to zaprezentowałam na zimno, jest mega. Dobra, idziemy do produktu Melvit. Mam tu kilka zastrzeżeń. Na minus zdecydowanie są te plastikowe torebeczki, według mnie totalnie zbędne. Na minus jest przygotowanie, czas jest spoko, 15 minut to nie jest za dużo czasu. Niemniej, dodawanie tych różnych dodatków w postaci grzybów, fasoli, groszku i tak dalej nie zmienia aż tak dużo w smaku. Z zamkniętymi oczami powiem Wam szczerze, że wyczuwalność tych aromatów jest na bardzo niskim poziomie i tracimy bardzo wiele wylewając razem z wodą, więc po prostu jest to takie okej. Jesteś okej, ale nic poza tym. Jeśli chodzi o Cashotto, winiary, bardzo Cię przepraszam Cashotto, ale nawet ta piękna nazwa Cashotto Cię nie uratuje, ponieważ według mnie jesteś najgorszym produktem, który się znajduje na tymże stoliku. Nie dość, że jesteś przesolony, nie dość, że masz dodatek cukru, nie dość, że masz dodatek skrobi, to jeszcze smakujesz jak po prostu taka skondensowana zupka w proszku z dodatkiem kaszy. Więc dobra, kończymy ten test. Mam nadzieję, że Wam się spodobało to porównanie. I mam szczerą nadzieję, że następnym razem, gdy będziecie planować zakup różnych takich produktów gotowych lub półgotowych, to podejmiecie właściwą decyzję. Jeśli chcecie więcej porównań, to z pewnością wiecie, co zrobić, zalajkować, zasubskrybować i nacisnąć na ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia z mojego kanału. I z pewnością niebawem zobaczycie więcej przeróżnych porównań, które mam nadzieję ułatwią Wam zakupy i będziecie podejmować dobre decyzje, które będą również dobre dla Waszego ciała, ale również dla Waszych kubków smakowych. Więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pa, pa!